muszą być na samym początku. Ja o tym nie wiedziałam. Nikt nie chce robić czegoś, co nikt nie chce oglądać. To tak jakby... Kto będzie śpiewał do pustej sali? Jak dobrze prowadzić kanał na YouTube? Jak poprawić swoje zasięgi? Ogromny błąd. To był mój największy błąd. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Jak dobrze prowadzić kanał na YouTube? Jak poprawić swoje zasięgi? Jak zrobić, żeby filmy się klikały? Co wpływa na to, że niektóre filmy klikają się lepiej, a inne gorzej? Jakich błędów nie popełniać? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Sandra i od ponad 3 lat prowadzę kanał Pcham do przodu. Jest to blog podróżniczy i dostaję od Was wiele pytań związanych z prowadzeniem kanału i dostaję też dużo komentarzy. I jakby te komentarze mnie po prostu zainspirowały do zrobienia tego odcinka, dlatego, że Wasze komentarze są bardzo pozytywne i dużo osób mi pisze, że świetny kanał, dlaczego tak słabo się klika, dlaczego taki słaby zasięg tego kanału. I ja też zaczęłam się zastanawiać, bo oczywiście na początku myślałam o tym, że po prostu no, te filmy nie są wystarczająco dobre, skoro się nie klikają. Ale skoro tyle osób pisze, że jest to taki fajny kanał i te filmy są tak dobre, to dlaczego one się nie klikają? I zaczęłam po prostu wnikliwie doszukiwać się, co ja robię źle, co zrobiłam źle, co mogę poprawić, aby zwiększyć zasięgi kanału i aby te moje filmy klikały się lepiej. Dla tych osób, które nie mogą się doczekać kolejnej wyprawy, chcę ich uspokoić i powiedzieć, że już zaraz się zacznie i będą filmy z podróży. Tak jak przedtem. Będzie cały czas relacja. Jak już zacznę, to do końca nie będę przerywać. Chyba. Ale teraz jest właśnie dobry moment na to, żeby zrobić taką analizę tego kanału i porozmawiać o tym, bo wiem, że są osoby, mam znajomych, a także naszych obserwujących, którzy albo już założyli kanał, albo chcą założyć kanał na YouTube i nie wiedzą, jak to zrobić. Nie będę Wam opowiadać ani pokazywać, jak dokładnie założyć kanał, w sensie gdzie kliknąć, żeby założyć, co po kolei trzeba zrobić. Bo takich filmów na YouTube jest multum i na pewno znajdziecie te informacje i sobie poradzicie, jeżeli właśnie jesteście osobami, które chcą założyć kanał. Natomiast chciałabym powiedzieć takie informacje, o których może właśnie nie ma tam, są ukryte, albo można znaleźć dopiero lub dowiedzieć się, jak już prowadzisz ten kanał i po prostu zobaczysz, co zrobiłeś źle. Więc chcę Was ustrzec przed tym, co zrobiłeś źle, a także właśnie to będzie film, który dla naszych fanów będą wiedzieli, co zrobić, żeby poprawić tą klikalność tego kanału. Powiem tylko jedną rzecz. Powiedzieć czy nie powiedzieć? Oto jest pytanie. No dobrze, powiem może tylko szybko, że zakładając kanał, żeby ten kanał miał swoją własną nazwę, to musisz mieć najpierw 100 subskrybentów. Tak więc dopiero jak masz 100 subskrybentów, to dopiero wyświetla się nazwa. Wcześniej wyświetlają się tylko taki kod, nie? Literki, cyferki i tyle. Natomiast żeby było YouTube łamane przez Pcham do przodu, to musisz mieć minimum 100 subskrybentów. Żeby zacząć zarabiać na kanale, to trzeba mieć minimum 1000 subskrybentów albo ileś tam wyoglądanych godzin, bodajże to jest 4000 w tej chwili. Ale o zarabianiu na kanale YouTube to ja zrobiłam film już wcześniej. Jak ktoś nie widział, to sobie znajdźcie na kanale i obejrzyjcie.
tym filmie skoncentruję się na tym, co wpływa na to, że dany film się klika. I taka jedna z pierwszych rzeczy, no poza tą oczywistą, że ktoś kliknął i już tu jest, druga najważniejsza rzecz to jest like i komentarz. I słuchajcie, te lajki i komentarze muszą być na samym początku. Ja o tym nie wiedziałam. Wręcz nawet nie chciałam nigdy prosić o lajki czy o te komentarze, bo zawsze mi się wydawało, że to są takie żebro lajki. Nawet mnie to zawsze irytowało, jak ktoś tam na swoim kanale mówi: daj łapkę w górę, napisz komentarz. Ja myślę, no po co to powtarzasz? No, jak mi się będzie podobało, to dam tą łapkę w górę i na pewno zostawię komentarz, jeżeli dla mnie to jest interesujące i tam Ci podziękuję. Ale to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. Niektórzy myślą, że to nie ma znaczenia, albo im się nie chce, albo nawet nie wiedzą, jak napisać komentarz. No, ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale są takie osoby. Jest też wiele osób, które w tej chwili ogląda, szczególnie takie kanały jak mój, kanały podróżnicze, oglądają na telewizorze, a tam nie ma możliwości zostawienia komentarza. Żeby zostawić komentarz, jak oglądasz na telewizorze, to Ty po prostu pooglądasz sobie na telewizorze, ale musisz wziąć telefon, wejść na ten film i tam napisać w telefonie komentarz albo w komputerze. W telewizorze się nie da po prostu. Tak więc to są takie sprawy techniczne, o których ludzie nie wiedzą, nie mają tej świadomości i powiem szczerze, że nawet ja jako twórca kanału, ja też nie wiedziałam, że to ma takie znaczenie, a ma ogromne. Dla algorytmów to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Algorytmy sprawdzają... co sprawdzają algorytmy? Dla algorytmu ważna jest klikalność, czyli ile osób klika i liczy się jakby ten czas, czyli pierwsza godzina, pierwszy dzień. To jest bardzo ważne. Czy od razu ten film podoba się widzom? YouTube to jest taka platforma do zarabiania pieniędzy. Im chodzi o to, żeby ludzie siedzieli na YouTube jak najdłużej. I naprawdę jest im zupełnie obojętnie, na jakim kanale ci ludzie siedzą. Oni mogą siedzieć na moim kanale, na twoim kanale, na kanale pana Józka. To dla YouTube'a w ogóle nie ma znaczenia. Dla nich ma znaczenie, czy ty na tym kanale siedzisz i czy oglądasz reklamy. I tyle na temat. Tak więc film musi się klikać. A co zrobi, że ten film się klika? No sami pomyślcie, co sprawia, że klikacie w dany film? Co? No poza tym, że możecie po prostu lubić Śnieżkę. Ale to oczywiście... Przepraszam, no. Więc jeśli nie lubicie Śnieżki, a nadal klikacie w moje filmy, to co sprawia, że w te filmy klikacie? Tytuł? Ikonka? Szukacie czegoś? Szukacie jakiejś informacji? Jeśli ktoś chce zarobić na YouTube kupę kasy, to powinien prowadzić kanał, który będzie odpowiadał na najczęściej wyszukiwane pytania. Na przykład jak zrobić coś. Na przykład jeżeli bym chciała prowadzić kanał o gotowaniu, to nie powinnam wrzucić tam filmu, a szczególnie te pierwsze filmy, nie powinny być na przykład jak zrobić bourguignon de rarom. Wiecie co to jest bourguignon de rarom? No właśnie, nikt nie wie, bo ja sobie tak wymyśliłam. Więc nie możecie wrzucić czegoś, o czym nikt nie wie, bo przecież nikt w to nie kliknie i nie będzie miał pojęcia. A nawet jeżeli zobaczy piękne tam danie i ono będzie takie wyglądało na takie skomplikowane, to prawdopodobieństwo, że ludzie tam klikną, jest bardzo znikome, bo ludzie raczej szukają prostych rozwiązań. I słuchajcie, takie filmy jak na przykład jak ugotować makaron albo jak zrobić szarlotkę, takie banalne, te filmy klikają się najlepiej. No i to jest takie trochę smutne, bo jeżeli jesteście twórcą, to wydaje mi się, że większość osób chciałaby zrobić ten wspaniały film o tym, jak ugotować jakąś piękną potrawę, jakiś wspaniały tort, prawda? Zrobić jakiś wymyślny, zaimponować. Natomiast okazuje się, że najlepiej się klikają rzeczy proste. I na przykład jedną z takich rzeczy, którą ja domyślam się, dlaczego mój kanał właśnie się tak świetnie nie klika,
jest właśnie to, że my jakby nie wpasowujemy się w żadną niszę. Myślę, że słyszeliście o tym, że na YouTube ważne jest, żeby znaleźć swoją niszę. I ta nisza będzie właśnie, jeżeli chodzi o podróżowanie, to na przykład dla osób, które podróżują samolotem, osoby, które podróżują rowerem, osoby, które podróżują tanio albo bardzo luksusowo. Bo to są takie rzeczy, szczególnie skrajne rzeczy. Na przykład super tanio albo super luksusowo. To się będzie klikało najlepiej. Natomiast najgorzej się klika takie coś po środku. I na przykład my mamy ten problem, że jesteśmy wśród kanałów podróżniczych i podróżujemy kamperem, ale to nie jest taki zwykły kamper. On nie jest przeciętny. I to nie jest van. Mnóstwo kanałów, które ja przeanalizowałam ostatnio, takich jakby zbieżnych do nas, to są kanały, gdzie osoby jeżdżą vanem, jakimś tam kamperem i z reguły zaczynają swój kanał od tego, jak zbudować vana. Ja nie zaczęłam tego kanału od tego, jak zbudować kamper terenowy, czy jak przerobić samochód, a nawet gdybym tak zrobiła, to i tak najprawdopodobniej nie odniósłby ten kanał ani ten film super sukcesu, super klikalności, dlatego że bądźmy szczerzy, ile osób ma Toyotę Hilux lub planuje kupić i chce ją przerobić? A ile osób ma vana lub planuje kupić vana i chce go przerobić i będzie na YouTube oglądać różne filmy, żeby się nauczyć, jak to robić? I tyle. Tu jest odpowiedź na pytanie. Jeżeli macie w głowie prowadzenie kanału lub już go prowadzicie, albo chcecie założyć kanał na YouTube i zastanawiacie się, co będziecie pokazywać i jak to będziecie pokazywać, proponuję dobrze się zastanowić, przeanalizować, no powiedzmy, konkurencję. Nie lubię tego słowa, no ale no nie da się jakby tego inaczej nazwać. Tak więc podobne programy, zbieżne kanały przeanalizować, wejść do nich, zobaczyć ich najpopularniejsze filmy. Można wybrać, tam u góry jest taka zakładka, można kliknąć popularne filmy. I zobaczcie, które filmy u nich klikały się najlepiej. I po prostu sobie to dobrze przemyślcie. Jednym z największych błędów, jakie ja popełniłam, bo nie miałam o tym w ogóle zielonego pojęcia, to jest to, że według algorytmu dobry kanał to jest taki, na który ludzie wchodzą i na którym długo zostają. Jak to osiągnąć, jeżeli właśnie otwierasz kanał i wstawiasz swój pierwszy film? Nawet jeżeli ten film będzie rewelacyjny, bo już wiesz, że on musi mieć świetny tytuł, świetną okładkę, dobry opis i też dobrą zawartość. I tym ludziom, załóżmy, super się podoba i już wiedzą, że trzeba dać łapkę w górę i komentarz. Wszystko świetnie, ale na Twoim kanale nie ma nic więcej. Bo Ty dopiero zacząłeś. I tam nie ma więcej filmów. I ci ludzie powiedzą super film, nawet subskrybują i idą na inne kanały oglądać inne filmy. Dobrze jest, żeby na tym kanale od razu, na start, było więcej. Żeby ci Twoi widzowie przeszli do kolejnego filmu, i kolejnego filmu, i kolejnego filmu. Kto by pomyślał, że to ma znaczenie? I w takim kanale podróżniczym jak u mnie, to nawet trudno jest to zrobić. Bo powstał pierwszy film w wielkich bólach, bo przecież uczyłam się, jak to robić. Potem robiłam kolejny film i tam po prostu, wiecie, takie problemy techniczne
jak coś zrobić, jak załadować, gdzie internet, jak zmontować, to mi nie działało. Brak był czasu, tej jakby logistyki, wygospodarowania sobie czasu na montowanie filmów. Ja uczyłam się tego wszystkiego, będąc w drodze i powiem szczerze, że wiedziałam, że to jest ważne, że te filmy powinny regularnie pojawiać się na kanale, ale one się nie pojawiały regularnie. Nie dlatego, że ja zaniedbywałam ten kanał, tylko po prostu działy się inne rzeczy. Zepsuł się samochód i to trzeba było ogarnąć najpierw. Czy jakieś dokumenty w podróży i to jakby było ważniejsze. Dzisiaj moim priorytetem jest robienie filmów. Ja zakładając ten kanał nie podchodziłam do tego tak super profesjonalnie. To było tak jakby takie hobby, może taka też próba. Nie wiedziałam, czy mi się to będzie podobać, czy będę chciała to robić. I to też na pewno był duży błąd. Znaczy teraz patrzę z perspektywy, prawda? Jak już chcę na tym kanale zarabiać, jak potrzebuję zarabiać, bo moja sytuacja się też zmieniła. Moje inne dochody spadły. Potrzeby wzrosły, mam teraz na utrzymaniu 3 ogony, które rosną jak na drożdżach i jedzą jak konie, tak więc muszę gdzieś te pieniądze zarobić i postanowiłam, że chcę właśnie zarobić je na kanale YouTube, bo lubię to robić i chcę to robić. Tak więc, moi drodzy, każde wasze kliknięcie przyczynia się do tego, że ja mam co do tej michy, naszej psiej michy, 3 psich misek wrzucić. Więc jeżeli chcecie się dołożyć, to jak najbardziej. I teraz montując filmy właśnie mówię o tym, zapraszam naszych widzów do tego, żeby wspierali kanał w różny sposób. Przez to właśnie, że dadzą lajka, zostawią komentarz, udostępnią znajomym, zostaną naszym patronem, czy jednorazowo wesprą kanał, mnie albo nasze ogony. Na podstawie swojego kanału mogę potwierdzić, że ta regularność emitowaniu filmów jest bardzo istotna. Ludzie się przyzwyczajają, czekają na te filmy. Od jakiegoś czasu na YouTube można też robić shorty. I zauważyłam, że te shorty świetnie podbijają nam tą klikalność i oglądalność. Można te shorty wykorzystać na 2 sposoby i u mnie najlepiej działa to, jeżeli ja wstawiam short, czyli taki fragment filmu, bo short nie może mieć więcej niż 1 minutę. Więc wybieram najlepsze jakieś smaczki z filmu, który będzie emitowany i wstawiam to w shortcie 1 dzień wcześniej. I jak dla mnie to po prostu czyni cuda, muszę wam powiedzieć. Ludzie czekają na te odcinki, komentują. To jest takie przypomnienie, jutro nowy odcinek i to świetnie działa. Dzięki temu też u mnie dzieje się na kanale dużo, bo od stycznia wrzucam aż 3 filmy w tygodniu i skoro wrzucam te shorty, to są jeszcze 3 shorty, czyli jakby prawie codziennie przez 6 dni w tygodniu jest nowy film. Short, długi odcinek, short, długi odcinek, short. Czasem nawet robię 2 shorty, tak żeby było codziennie. Wydaje mi się też, to nie jest potwierdzona informacja, bo ja nie znalazłam jakby nigdzie u nikogo takiego potwierdzenia ani statystyk, ale z tego co ja obserwuję, wydaje mi się, że YouTube promuje kanały, które robią shorty. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. YouTube po prostu chce wygryźć TikToka. I dlatego, jeżeli na twoim kanale są shorty, jeśli robisz shorty, to twój kanał będzie bardziej promowany. Więc moim zdaniem naprawdę warto.
Zrobienie dobrego shorta niestety nie zajmuje mało czasu. Można, tak jak ja, wykorzystać fragment swojego długiego filmu. No i to już jakby pół roboty mamy z głowy. Natomiast jeżeli ktoś chce robić tylko shorty, są takie kanały, które w ogóle emitują tylko shorty i też na tym zarabiają. Na shortach oczywiście zarobimy dużo mniej, bo tam reklama się pojawia tylko na początku i to są po prostu takie grosiki. Ale są też takie kanały, które robią shorty i one w milionach się oglądają i wtedy można całkiem fajnie zarobić. Ja jakby na moim kanale za dużo na tych shortach nie zarabiam, ale one wpływają pozytywnie na moje długie filmy, na których już zarabiam dobrze, więc opłaca się. Kolejną rzecz, którą zmieniłam od jakiegoś czasu, zmieniłam wstęp, początek mojego filmu. Kiedyś to był jakiś jeden fragment i w ogóle wydawało mi się, że lepiej nie mówić wszystkiego, nie pokazywać. Chciałam, żeby to było taką niespodzianką i to tak naprawdę był największy błąd. Największy błąd, jaki zrobiłam, to jest to, że moje tytuły nie były zachęcające. Że moje tytuły nie... jakby to powiedzieć... Chodziło mi o to, że na przykład jak się zepsuł samochód, to ja nie robiłam tytułu ani tej ikony, na przykład urwało się koło. A to klika się najlepiej. Jak się leje krew, coś się zepsuło i tak dalej. Takie rzeczy się klikają. Słuchajcie, ludzie, dużo rzeczy się zmienia, ale natura ludzka jest niezmienna. Tak jak kiedyś ludzie kochali igrzyska i szli tam, bo chcieli zobaczyć krew i jak ktoś się męczy, a jeszcze najlepiej jak przegra, bo nie ma nic lepszego jak zobaczyć, że komuś się nie udało. Dokładnie tak samo jest teraz. Dlatego najlepiej klikające się filmy to są filmy, w których pokażę, że coś się nie udało, a coś się zepsuło. I najlepiej, żeby to było już w tytule, w tej ikonce. Ja tego nie robiłam na początku. Ogromny błąd. To był mój największy błąd. Ja nie chciałam tego robić, bo mi się wydawało, że po prostu jak ktoś będzie oglądał, to potem zobaczy, będzie taka niespodzianka i będzie chciał oglądać te filmy, bo będzie myślał, a co tam w kolejnym filmie, a to niestety tak nie działa. Myślę, że dobrze jest pomyśleć sobie o filmach, na przykład jak idziecie do kina albo na Netflixie, co zawiera trailer, co zawiera ten zwiastun filmu. Wszystkie najlepsze momenty. Często potem idziesz do kina i jesteś rozczarowany. Mówisz, myślałem, że to taki będzie świetny film, a taka porażka, bo wszystkie te najlepsze momenty były w tym zwiastunie, a cała reszta filmu jest do kitu. Ale bilet kupiłeś. I niestety tak to wygląda na YouTube. Oczywiście ja nie chcę tak robić, w sensie już dzisiaj wiem, że ten zwiastun, ten mój fragment filmu, ten short, te pierwsze urywki, które tam są, muszą być wystarczająco ciekawe, żeby ktoś chciał kliknąć ten film i pooglądać. Że ten tytuł musi być taki, że aż się prosi tam kliknąć. I ta ikonka. Dzisiaj już wiem. Czy można to zmienić? Czy po opublikowaniu filmu ja mogę zmienić? Mogę zmienić tytuł, ikonkę i tak dalej. Film. Coś dodać, coś wyciąć. Filmu nie da się edytować. W momencie, gdy on zostanie załadowany na YouTube i coś byście chcieli tam dołożyć, nie da się. Można go tylko usunąć, zrobić edycję i załadować jeszcze raz. Można natomiast zmienić tytuł, zmienić ikonkę, opis. To wszystko można zrobić już, gdy ten film został emitowany i to w każdej chwili. Czyli można to zrobić, a no, nie wiem,
za 5 minut, 10, za godzinę, na kolejny dzień. I powiem szczerze, że ja od pewnego czasu robię to. Jak widzę, że ten film się słabo klika, to się zastanawiam, że może zły tytuł dałam, czy tam tą ikonę, można jakąś tam inną zrobić i po prostu poprawiam. I obserwuję dalej. Patrzę, czy faktycznie się poprawiło, czy nie. Czy można zrobić taki eksperyment i ten sam film wstawić z dwoma różnymi tytułami, czy tam dwoma ikonkami, żeby porównać? To niestety na YouTube nie jest możliwe. Musisz się zdecydować. Może być tylko jeden tytuł, jedna ikona i tyle. Jak coś zrobiłeś źle, no to sobie możesz poprawić. I tyle. Wobec tego zajrzyjmy na mój kanał i przeanalizujmy moje najlepiej klikające się filmy. I tak możecie zrobić na swoim kanale albo na jakimkolwiek kanale, który chcecie porównać i zobaczyć, co oni robią dobrze albo co robią źle. Wchodzimy na stronę główną i tu sobie klikniemy na wideo i widzicie najnowsze, popularne, najstarsze. Mogę wejść właśnie na popularne i zobaczyć, które filmy najlepiej się klikają. Jak już wiecie z tego filmu o tym, ile zarabiamy na YouTube, najlepiej klikającym się filmem w tej chwili jest film Polka o życiu w Gambii. 70 tysięcy views, 70 tysięcy wyświetleń, opublikowany 4 miesiące temu. Drugi w kolejności jest film Rzuć wszystko i zamieszkaj na tej farmie. Jest to film z Rumunii i on ma 51 tysięcy. I trzeci w kolejności jest mój najbardziej znienawidzony film Saranda, Albania. Ten film przez bardzo długi czas był najlepiej klikającym się filmem na moim kanale. A ja nie cierpię tego filmu. Nie cierpię tego filmu przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem on po prostu nie był dobry. I w ogóle film ma tytuł Saranda, a właściwie tam nie za dużo jest o tej miejscowości, dlatego że w ogóle ta seria z Albanii, to jest drugi kraj, który żeśmy odwiedzili. Ja dopiero uczyłam się, jak te filmy trzeba robić i tam, co w tych filmach powinno być i no w ogóle moim zdaniem to jest beznadziejny film. A klika się tylko i wyłącznie dlatego, że jest Saranda. A dlaczego Saranda się klika? Dlatego, że Albania stała się bardzo popularna wśród Polaków. W trakcie pandemii to był najbardziej popularny kraj, dlatego że można było do Albanii jechać. Więc wiele osób po prostu chciało wyjechać na wakacje, wszystkie kraje były zamknięte, można było jechać do Albanii, a w biurach podróży miastem numer jeden była właśnie Saranda. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ten film klikał się najlepiej przez tak długi czas. Cieszę się w takim razie, że ten film już nie jest numer jeden, ale nadal chciałabym go tam zepchnąć jeszcze bardziej w dół, bo po prostu no, nie jestem z niego dumna. Ale nie będę też usuwać, bo z drugiej strony, mimo że film jest przed 3 lat, on nadal się klika. Zwróćcie też uwagę, że ten film jest bardzo krótki i film ma tylko 7 minut. Dlatego, że na początku, gdy zakładamy kanał, zanim mamy właśnie możliwość zarabiania, osiągniemy ten pułap 1000 subskrybentów, filmy mogą mieć maksymalnie 15 minut. Tak więc moje pierwsze filmy są krótkie. Co więcej, ja nawet lubiłam te krótkie filmy. Mi wydawało się, że fajnie jest robić krótkie filmy, bo tak sobie pomyślałam, że nikt przecież teraz nie ma czasu, kto tam będzie siedział i oglądał, ludzie będą mi wdzięczni, że moje filmy są takie krótkie i treściwe. Ludzie może tak, ale YouTube nie.
dlatego że w krótkim filmie można wyświetlić małą ilość reklam, a YouTube zarabia na reklamach. Tak więc mimo, że ja na początku nie zarabiałam na reklamach, ale one się wyświetlają i YouTube na nich zarabia. W takim razie YouTube nie promuje krótkich filmów i naprawdę dla zasięgów im dłuższy film, tym lepiej. Z drugiej jednak strony film nie może być za długi, bo też on musi być jakby no treściwy, no coś w tym musi być, no przecież ludzie nie będą zasypiać tam. Tak więc jak masz o czym opowiadać i co pokazywać, no to super. Nie ucinaj tego odcinka, tak jak na przykład właśnie ten odcinek z Rumunii, który ma 42 minuty. I niektóre inne filmy na moim kanale, które mają dobrze ponad pół godziny. Jeżeli mam co pokazać, mam dobry materiał, to nie przycinam nadmiernie. Natomiast w drugą stronę, jeżeli w danym odcinku pasuje mi go skończyć i on ma tylko tam, nie wiem, 20 minut czy mniej, to stwierdzam, że wolę go zostawić w takiej formie, niż po prostu sztucznie go przedłużać. Moim zdaniem w długim rozrachunku najważniejsza jest jakość. O tym pewnie jeszcze przyjdzie mi się przekonać za jakiś czas, ale uważam, że może być najlepsza układka, najlepszy tytuł, ale jeżeli Twoje filmy po prostu będą beznadziejne, to szybko się widzowie o tym przekonają i oni po prostu nie będą wracać na ten kanał. A chodzi też o to, żeby mieć tych swoich stałych widzów. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Wobec tego popatrzmy na parę kanałów i ja najbardziej lubię porównywać swój kanał do kanałów podobnych, o podobnej tematyce i podobnym zasięgu. Bo nie mogę się porównywać na przykład z podróżowaniem czy busem przez świat. Oni prowadzą swoje kanały dużo dłużej, no i lepiej. Ale mogę się porównać do takiego kanału na przykład Terasfera, którzy zaczęli podobnie jak my, mają nawet, no nie wiem, podobną czy niepodobną, no niepodobną, mają dwa razy więcej subskrybentów. I to już coś daje do myślenia. Dlaczego oni w tym samym czasie mają dwa razy tyle subskrybentów? Prawie dwa razy tyle, bo ja mam teraz niespełna 10 tysięcy, a oni 16 700. I popatrzmy w takim razie na ich filmy. Wideo popularne. To mnie interesuje. Proszę bardzo, dwa lata temu. Najlepiej klikający się film 104 tysiące, drugi 99 tysięcy, trzeci 60 tysięcy. I jakie tytuły? To, co już wspomniałam. Budowa vana. No i nie przebije tego. No po prostu nie przebije, bo my nie mamy vana, nie będziemy mieć vana i nie będę budować vana. Więc nie zrobię takiego filmu. Wobec tego postanowiłam porównać to z kanałem, który, wiecie, z jakimiś Polakami, bo też nie będę się porównywać do kanałów obcojęzycznych. Tylko porównam się do kanałów, do polskich podróżników, którzy podróżują tak jak my, samochodem terenowym. I jest taki świetny kanał, który już jest od 10 lat, słuchajcie. Ludzie podróżują i oni podróżują samochodem terenowym. Tak jak my. I takie dalekie wyprawy. Tak jak my. Więc można porównać. Popatrzcie, liczba subskrybentów 973. I to bynajmniej nie 973 tysiące, tylko 973. To znaczy, że oni chyba nawet jeszcze nie zarabiają na tym kanale po 10 lat prowadzenia. Popatrzmy na ich filmy popularne. Najlepiej klikający się film ma 24 tysiące wyświetleń, ale tylko niecałą minutę. Kolejny film 23 tysiące. Ma ponad minutę i później kolejny film 13 tysięcy też ma ponad minutę. Ale popatrzcie na temat tego filmu. Nauka jazdy na skuterze. To nijak się ma. Luz, wałka, ataku, dyfer, sprawdzanie szczelności chłodzenia. No halo.
jak sobie popatrzymy tutaj albo na stronę główną, to od razu można porównać, jak ten kanał wygląda wizualnie, czy jest zachęcający, czy jest dużo do kliknięcia. No taka biedusia to wygląda, mimo że oni mają trochę filmów, mają 162 filmy na kanale, ale gdzie one są? To powinno być na stronie głównej. Popatrzmy na stronę główną Terasfera. Widzicie? Dużo lepiej. Trzy kontynenty. A, 17 przejechanych państw. 28 tysięcy kilometrów. Film intro. Ja też mam taki film. Tak więc musi być film, który zaprasza do obejrzenia o sobie, o kanale, w jaki sposób podróżujesz, kim jesteś, lub jeżeli chcesz robić kanał o gotowaniu, o majsterkowaniu, warto pokazać siebie, warto pokazać, gdzie pracujesz, warsztat, kuchnia, trochę zaplecza. Ludzie lubią popatrzeć na zaplecze. To zawsze jest fajnie odbierane, to się opłaca. Warto uchylić rąbka tajemnicy, pokazać trochę tej swojej prywatności, pokazać swoją ludzką twarz. I później warto na tym kanale pokazać to, co twoim zdaniem jest najlepsze. Twoje najbardziej popularne filmy, utworzone playlisty. Tak, że jak ci ludzie już tam wejdą, żeby zostali na twoim kanale jak najdłużej. Popatrzmy wobec tego na inny kanał. Też podróżowanie, ale rowerem. Nasz znajomy Paweł Małaszko. Proszę bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli jeszcze na jego kanale nie byliście, to bardzo proszę, zajrzyjcie, poklikajcie mu po paru filmach, niech mu się tam powodzi. Popatrzmy też, co Paweł robi dobrze, a co robi źle, co mógłby poprawić. Dlaczego te jego filmy teraz z Afganistanu leci seria? Dlaczego tylko 575 wyświetleń? Dlaczego tak mało? Kawał roboty zrobił chłop, przyjechał Afganistan na rowerze i tak słabo się klika. Czy dlatego, że jeździ na rowerze? No nie do końca, bo jak popatrzymy na jakiś inny, przypadkowo wybrany kanał o jeździe na rowerze, tutaj mamy, proszę bardzo, rowerem przez Polskę, czyli moim zdaniem żaden wyczyn, 420 tysięcy wyświetleń. I tyle na temat. Więc jak popatrzycie, przeanalizujecie w tej dziedzinie, w której chcecie robić kanał lub już prowadzicie, od razu będziecie mieli odpowiedzi na swoje pytania. Co klika się najlepiej? Dlaczego? No może nie zawsze jest to takie oczywiste, ale na pewno daje do myślenia i można dużo poprawić na swoim kanale. Niedźwiedź to tak zawsze lubi się zakopać, normalnie mówię wam. No, chciał dobrze, no. Wyszło jak zawsze. Wobec tego, jakich błędów nie popełniać? Przede wszystkim nie zaczynać kanału od niczego. Najpierw nagrać kilka filmów i po prostu je wrzucić. Pach, pach, pach. A potem dopiero opublikować. Żeby tam było już coś. Żeby tam nie było nic. Taka biała strona i polubcie mnie proszę i będzie fajnie. Nie, od razu musicie pokazać, że jest fajnie. Wtedy ludzie zostaną. Dobre tytuły, dobre ikonki, opisy, to wszystko ma znaczenie.
warto jak najczęściej zaglądać do sekcji statystyki i tutaj po kolei wszystko analizować. Treść, odbiorcy. Ja dzisiaj chciałabym właśnie pokazać odbiorcy, ile tu jest informacji. Popatrzcie, tutaj ten znaczek pokazuje film, czyli jest to każdy wstawiony przeze mnie film. Ten miesiąc nie jest najlepszy, bo miałam tutaj przerwę i mam dużo mniej treści niż w innych miesiącach. Ale to nie szkodzi. Widzimy długi film, a to jest short. I można zobaczyć, ile widzów obejrzało i czy to są powracający widzowie, czy widzowie nowi. Na przykład na tym filmie pokażę ten film o malowaniu. Powracający widzowie 2959 i nowi widzowie 5300. Super! Moim celem teraz jest przyciągnąć jak największą liczbę nowych odbiorców, więc jestem bardzo zadowolona. Tutaj mamy statystyki za cały miesiąc i jak pójdziemy dalej, jak wspomniałam już o shortach, że one świetnie przyciągają i tutaj jest tego potwierdzenie. Filmy, dzięki którym rośnie liczba Twoich widzów. I tutaj są same shorty. Popatrzcie, ratujemy kolejnego pieska i jak to wpływa na mój kanał. I oczywiście można rozwinąć i zobaczyć więcej. Kiedy Twoi widzowie oglądają YouTube? Bardzo ważna informacja, bo dzięki temu wiem, kiedy wstawiać. Jak widzicie tutaj po południu, tak? Dlatego moje filmy wyskakują o 18:30, wskakują na kanał o 18:30, bo tutaj od godziny 17 mamy wielu widzów, czyli osoby, które są zainteresowane moimi filmami lub podobnymi. Jest ich wielu od godziny 17, a bardzo wielu od godziny, zaraz zobaczymy, 20. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie planuję teraz zmienić na godzinę 20. Dlatego, że przedtem wstawiałam na początku, po prostu jak skończyłam film, to wstawiałam. W ogóle nie zwracałam na to uwagi, bo nie byłam świadoma, że to jest ważne. W ogóle nie umiałam znaleźć tych informacji. Nigdy do tego nie zaglądałam. Wiecie co, ja po prostu przez pewien czas żyłam w takiej błogiej nieświadomości. Co najmniej rok, jak nie więcej i w ogóle nie zwracałam na to uwagi, w które dni tygodnia, o której godzinie, a to ma ogromne znaczenie. Dlatego większość polskich znanych YouTuberów wstawia swoje filmy w niedzielę, bo niedziela jest najlepszym dniem, kiedy najwięcej osób siedzi na YouTube. Ja już nie chcę wstawiać w niedzielę, bo skoro już tyle osób wstawia, dlatego ja wstawiam w sobotę pod wieczór, a potem jeszcze w tygodniu, tak żeby to było jakoś też w miarę logicznie rozłożone. Tutaj mamy też bardzo ciekawą zakładkę, co oglądają Twoi widzowie. Jakie filmy sobie można zobaczyć i też jakie kanały. I tutaj, jak widzicie, nie jest niespodzianką, że numer jeden jest Tomek z Jak to daleko. A następnie mam u mnie podróże wojownika, podróżowanie, vlog Kasza. I właśnie ja zaczęłam zaglądać na te kanały i patrzeć, co oni wstawiają, jakie ostatnie filmy, jak się te filmy u nich klikają. I tak jak poprzednio pokazywałam, które są najbardziej popularne. I na przykład tutaj milion wyświetleń, Indie. Kolejny, Indie 931. I teraz pytanie, jak ja pojadę do Indii, czy mój film będzie się tak klikał? Ale zobaczmy na tytuł. Śmieci, brud, slumsy. A ja chcę pokazać Indię z zupełnie innej strony. I teraz muszę odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy chcę klikalności, bo zobaczmy na inne filmy. Somalia, Afganistan, slumsy i tak dalej. Namibia. Tudzież piękne panie na okładkach. I właśnie mam też taki świetny przykład kanału, gdzie
dużo jest tej nagości na okładkach i jak najbardziej się to na pewno opłaca. Milion wyświetleń. 756 tysięcy. 417, ale też jakiś świetny tytuł. Mały biust, dużo może. Wiecie co, ja szczerze powiedziawszy bardzo lubię ten kanał, bardzo lubię tych polskich podróżników, dlatego że oni są naturalni i faktycznie na okładkach jest dużo tego ciała, tej nagości, tak jak tutaj, ale jest to naturalne, bo oni faktycznie większość czasu spędzają w strojach kąpielowych, bo pływają jachtem po Karaibach. Ale też gratuluję odwagi, bo ja takiego zdjęcia bym na okładkę nie wstawiła. I nawet zaeksperymentowałam i dałam taką okładkę, już Wam zaraz pokażę, o, do jednego z moich filmów, gdzie tytuł jest właśnie Dałam dupy i jak widać jest on w sekcji tych najlepiej klikających się filmów. Tak więc taki kontrowersyjny tytuł i taka chwytająca okładka jak najbardziej pomaga. O, tutaj inna. Proszę bardzo. A tutaj jeszcze pokażę gdzieś, o. Też kiedyś bym takiej okładki nie dała, bo bym myślała, że to jest zbyt odważne. Więc dla mnie to jest odważne zdjęcie. A tak naprawdę w YouTube to jest mało odważne zdjęcie. Takie bym nawet powiedziała bardzo skromne. I takie zdjęcia na pewno, tego typu okładki wpływają na to, że to klika się lepiej. A co jeżeli jestem mężczyzną i nie mogę pokazać nogi tudzież czegoś innego? To nie ma problemu, bo widziałam też kanały, gdzie po prostu można jakąś ładną panią tam wkleić. Dzisiaj wszystko to możliwe i nie trzeba koniecznie pokazywać siebie. Tu od razu zdradzę tajemnicę, że to nie jestem ja na tej okładce, na tym filmie. Ja po prostu wzięłam to zdjęcie z banku zdjęć i dobrałam takie, które mniej więcej mogłoby mnie przypominać. Tak sobie pozwoliłam, bo chciałam właśnie w ramach eksperymentu zobaczyć, czy to ma sens i jak się to klika i czy faktycznie to wpływa na tą klikalność. I mogę potwierdzić, że tak. Niestety. To tak jak przy jedzeniu, jemy oczami i tak samo tutaj, to jest taka zachęta, a potem w tym filmie, czy ktoś będzie oglądał do końca, to oczywiście zależy od treści. Jest też taka teoria, że warto założyć drugi czy trzeci kanał i właśnie ci podróżnicy z jachtem przez świat są tego świetnym przykładem. Oni są też przykładem tego, czy prowadzić w języku polskim czy angielskim. Oni zaczęli prowadzić swój kanał w języku angielskim, Sail the Oceans, jak dobrze pamiętam się nazywa. A tak, tu o, jest Sail Oceans i świetnie ten kanał się ma. I po pewnym czasie postanowili założyć kanał w języku polskim, dlatego że napisy, moi drodzy, nijak nie pomogą w rozwoju kanału. I to na 100% mogę powiedzieć i zaraz Wam to pokażę w statystykach, bo tutaj mamy języki napisów i ja na początku też eksperymentowałam. Były nawet filmy dwujęzyczne, były napisy robione w jedną stronę, w drugą, czyli polskie napisy, angielskie napisy i to jest dużo roboty, dużo czasu, a niestety nijak się to przekłada na klikalność, bo jak widzicie, będą na przykład 0,2, 0,3, 1%, to 1% to jest nic w porównaniu do tego spędzonego czasu. Więc nie warto robić napisów. To nam nie pomoże. Jak ktoś chce i ma za dużo czasu, to tak, ale to nam z pewnością nie pomoże podbić klikalności naszego kanału. I tutaj wracając do tego
kanału. Oni ostatnio wpadli na cudowny pomysł i założyli kolejny kanał. Tym razem kanał prowadzony przez ich dzieci. Kuba i Julek. I można by było myśleć, że ten kanał świetnie będzie sobie dawał radę. I okazuje się, że niekoniecznie. I to jest taki przykład kanału, to co mówiłam, żeby nie zakładać kanału, jeżeli nie mamy treści. Są tutaj tylko trzy filmy. Kanał założony 2 miesiące temu. Jest na nim 9 filmów, z czego większość to shorty. I to jest właściwie wszystko, co widzimy, to jest tu. I ma tylko 657 subskrybentów. I ja już obserwuję ten kanał od jakiegoś czasu. Ta ilość tych subskrybentów wynikała z tego, że oni zrobili taki post na Facebook i zaprosili ludzi. Ale na ich głównym kanale, zobaczmy, mamy 85 tysięcy subskrybentów. To naprawdę z tych wszystkich ludzi tak mało było zainteresowanych tym drugim kanałem. Więc jeżeli ktoś ma swój kanał i myśli, że może mógłby to zrobić lepiej, bo już teraz wie i założy drugi kanał, albo sobie rozdzieli to na dwa kanały, to trzeba się dobrze zastanowić. Uwaga! Wow, ojeny! Kurna! Warto było! Zrobiłam takie podsumowanie i napisałam na kartce, jakie są minusy prowadzenia kanału. Myślę, że przyda się osobom, które planują założyć kanał, albo być może już mają i chciałyby, żeby się lepiej rozwijał i się zastanawiają. Ciekawa jestem, czy macie podobne refleksje. Przede wszystkim jest to bardzo czasochłonne. Często zadajecie mi takie pytanie, ile czasu zabiera montaż jednego odcinka. To naprawdę nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób filmujesz i w jaki sposób chcesz montować. Montaż niektórych odcinków zajmuje mi nieraz nawet 2-3 dni, a są takie odcinki, które mogę zrobić w 2-3 godziny. Poza tym, po zmontowaniu muszę jeszcze go załadować, muszę zrobić opis, tytuł, ikonkę, hasztagi i te wszystkie inne rzeczy. I to znowu jest kolejna godzina lub dwie, czasem trzy. Niedźwiedź już poszedł leżakować na górę. Jeszcze sobie coś tam poogląda. Właśnie ludzie dzielą się na tych, którzy tworzą i na tych, którzy oglądają. I wiecie, że ci, którzy tworzą, nie mają czasu oglądać. Naprawdę, ja przed wyjazdem oglądałam sporo takich vlogów, a teraz po prostu nie mam czasu, bo siedzę tu i zaiwaniam. Żeby było widać i... Jak wspomniałam wcześniej, na dwa komputery. I wiecie co? Obiecywałam sobie, że nie będę tam marudzić, narzekać albo... Jak oglądacie inne vlogi, to na pewno spotkaliście się z takimi osobami, które cały czas mówią, że są zmęczone albo tego, ale tam siedzieli i kleili te filmy i ja mówiłam, ja nigdy tak nie będę robić, a już nawet jak kiedyś tak wyjdzie, to nie będę tego publikować, a teraz proszę bardzo, jestem zmęczona i już chciałabym mi spać. Później jak szybki jest internet, czy ten film się szybko załaduje, czy nie, czy jeszcze do tego zrobimy shorta, czy zrobimy do tego jeszcze jakieś posty, to wszystko zabiera czas. Więc na dobrą sprawę prowadzenie kanału na YouTube to jest praca na pełen etat. A zarobki niepewne, jak pokazywałam w poprzednim filmie. Trzeba się liczyć z tym, że być może przez pierwsze tygodnie, miesiące, może nawet lata będziecie to robić zupełnie za darmo. Co więcej, żeby zacząć prowadzić kanał, trzeba zainwestować. Trzeba zakupić sprzęt, o czym również mówiłam w poprzednim odcinku. Zapłacić za licencję, za program do montażu. Niektóre rzeczy można znaleźć bezpłatnie,
jak bezpłatny program do montażu, bezpłatne podkłady muzyczne, ale wtedy trzeba się liczyć z tym, że inni też korzystają z tych bezpłatnych zasobów i nagle okaże się, że ta muzyczka, której szukałeś 3 dni, żeby był fajny podkład muzyczny, zaraz pojawi się u kogoś z konkurencji. Kolejna taka rzecz, nad którą trzeba się dobrze zastanowić, to jest hejt. Niestety, prowadząc kanał YouTube, wcześniej czy później trzeba będzie stawić czoła negatywnym komentarzom i zastanowić się, co z tym zrobić. Jeżeli ktoś jest wrażliwy, tak jak ja, no to można płakać do poduszki, rzucić tym wszystkim, albo po prostu wziąć na klatę i pchać do przodu. O hejcie może kiedyś nagram taki odcinek, na razie to nie jest wielki problem. Ja stwierdziłam, że po prostu biorę na klatę, czasem się... czasem to nie jest miłe, no co wam będę gadać. Ale jeżeli chodzi o klikalność i rozwój kanału, to muszę wam powiedzieć, że każdy komentarz, każda łapka, czy do góry, czy na dół, to nie ma znaczenia. Więc jeżeli podejdziemy do tego biznesowo, to w sumie to powinnam nawet tym hejterom podziękować. Bo często osoby, które wchodzą na kanał, żeby skrytykować, są bardzo zaangażowane. Często zostawiają nawet więcej niż jeden komentarz, albo potem idą przez wszystkie filmy na kanale, żeby się do czegoś doczepić. I tam też zostawiają komentarz, więc super. Jednak niektóre komentarze są na tyle uszczypliwe, potrafią nam tak uprzykrzyć tą całą, wiecie, produkcję, to tworzenie, że przychodzi taki moment, że trzeba kogoś po prostu wyłączyć. Jest jeszcze jeden bardzo dobry sposób, aby zwiększyć zasięgi swojego kanału. Kolaboracje. Ale niestety to jest o wiele trudniejsze niż wam się wydaje. Ja często dostaję takie wiadomości, z reguły prywatne wiadomości, że powinniśmy właśnie współpracować, napiszcie tu, napiszcie tam. Na przykład jak byliśmy w Turcji, jest taka dziewczyna, która prowadzi kanał Kawa po turecku i sobie myślę, super, faktycznie jesteśmy w Turcji, robimy tutaj tą serię filmów o Turcji, bardzo nam się Turcja podoba, fajnie by było z nią porozmawiać. Ona ma świetny kanał, bardzo już jest wysoko, więc dla nas jest to szansa. Ale właśnie te kanały, które mają dużą oglądalność, klikalność, one nie chcą z takimi maluczkimi kanałami robić wspólnych kolaboracji. Powiem szczerze, że właśnie jestem super wdzięczna Tomkowi, który się zgodził. My jak spotkaliśmy się, ja byłam na początku prowadzenia naszego kanału, a on gdzieś, powiedzmy, można powiedzieć w połowie drogi, ale wtedy, jak dobrze pamiętam, on miał 10 razy tyle subskrybentów jak my. Czyli to było mniej więcej na tej zasadzie, że ja miałam chyba 2000, a on miał 20 tysięcy. Tak mi się wydaje, że tak wtedy było. A jak do Tomka napisałam? Właściwie to już nie pamiętam, czy ja napisałam do niego, czy on do mnie, czy gdzieś tak, gdzieś na tych forach się tam pojawiło, czy człowiek właśnie, ja go obserwowałam i po prostu gdzieś napisałam w komentarzu. Ale tak czy inaczej, chodzi mi o to, że na wiadomość, którą ja wysłałam do niego, on natychmiast odpowiedział i próbowaliśmy się spotkać. Tak naprawdę mieliśmy się spotkać w Gruzji, co się nie udało, ale udało się w Armenii. I super. Dla chcącego nic trudnego. Tomek myślę, że sobie świetnie zarobił, bo ten nasz film świetnie się klikał i nadal się klika, więc był bardzo zadowolony.
nam przybyło bardzo dużo nowych subskrybentów, zresztą wielu z Was, którzy zostali u nas na kanale i super, to jest takie win-win, każdy wygrywa. I ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego te inne kanały tak się bronią rękami i nogami, ci inni twórcy, przed kolaboracjami. Naprawdę. Ja rozumiem też, jeżeli coś nie jest jakby zgodne z tym, co ty robisz. I tu też mam bardzo pozytywny przykład, mimo że nie skończył się współpracą. Wiecie, że na przykład kanał taki jak Podróżowanie robią wantury, czyli przedstawiają inne wany innych podróżników. Więc ja do nich też napisałam. I dostałam od nich bardzo szybko odpowiedź, że niestety, ale nie jesteśmy zainteresowani, bo po prostu Wasz pojazd jest taki nietypowy i zupełnie nie pasuje do tego, co my robimy. No i super. Tak więc po prostu szacun, jestem im bardzo wdzięczna i szanuję za to, że po prostu szczerze powiedzieli, że ich to nie interesuje. Natomiast są inne kanały, które począwszy od tego, że są takie kanały, gdzie w ogóle nie ma informacji kontaktowych, nie ma maila, nie można się skontaktować, a jak napiszesz do nich na Instagramie na przykład, to oni zupełnie ignorują. Nie wiem, czy tam ktoś czyta, czy kto prowadzi, bo może nawet sami nie prowadzą sobie tego Instagrama, no ale jest jakiś administrator, który powinien czytać i reagować i podawać to dalej. I tak jak mówię, jak ktoś nie jest zainteresowany, ok, ale powinna być ta odpowiedź moim zdaniem, ale to jest moje zdanie. Muszę Wam powiedzieć, że często właśnie spotykam się z tym, jakby mi się wydaje, że w Polsce jest dość to takie popularne, na różnych takich płaszczyznach biznesowych, że nie zawsze jakby taki dobry ton, taka kultura biznesowa, o, tak bym to nazwała, bo w tym wypadku jesteśmy partnerami biznesowymi, szczególnie te duże kanały, które podchodzą do tego biznesowo. Są jeszcze oczywiście inne kanały, które są stricte podróżnicze albo inne osoby i nie wyobrażajcie sobie, z jak dużą ilością osób ja próbowałam nawiązać współpracę i napisać do nich i zaprosić do rozmowy, tak więc nie wiem, Tomek, jak ty to, Tomku, robisz, że tobie się udaje, że tyle osób udziela wywiadu, ponieważ też spotykamy Polaków po drodze, czy jakieś inne osoby, ale ludzie strasznie nie chcą być nagrywani. Więc myślę, że jeszcze od Tomka wiele się mogę nauczyć, ale też chciałam tu serdecznie podziękować i za ten wspólny film, ale także za dobre rady, bo on wtedy mi, takiemu żółtodziobowi, dał kilka bardzo cennych wskazówek. Więc pięknie dziękuję. I to jest piękne. I popatrzcie, nikt niczego nie straci. On, nadal jego kanał się świetnie rozwija, rozwija się coraz lepiej, a mój kanał też się rozwija coraz lepiej, więc pomagamy sobie wzajemnie. Dlatego też właśnie ja nagrywam ten film, bo chcę innym pomóc, bo ja na tym na pewno nie stracę. Nie, że to jest jakaś wielka, tajemna wiedza, którą trzeba trzymać tylko dla siebie i jak ja już się coś dowiedziałem, to już za nic w świecie nikomu nie powiem, bo to wielki sekret i ja będę robić tą kasę, a już inni to już nie, no już niech biadują po prostu. Niech im te wszystkie kanały popadają. Ale niestety wygląda na to, że niektórzy mają takie podejście i powiem Wam szczerze, że do tych kolaboracji się bardzo zraziłam, gdy do takich znanych polskich właśnie podróżników, którzy też robią takie awantury, przedstawiają, nawet właśnie mieli taki epizod, że prosili swoich fanów, żeby nagrali takie filmy kilkuminutowe, więc ja do nich napisałam, czy byliby zainteresowani, że ja taki film nagram i oni to umieszczali u siebie na kanale. I nagrałam ten film, powiem szczerze, że siedziałam 3 dni, bo to nie jest łatwo, taki jakby krótki film czasem dłużej się nagrywa niż taki długi i montuję, bo musisz się zastanowić, co jak, przeszukać różne materiały, więc dużo czasu poświęciłam, żeby ten film zmontować. I jak im wysłałam, to była taka cisza. I później napisałam do nich ponownie, czy dostali, prawda, tak dyplomatycznie, czy dostali tego maila z tym filmem. I oni do mnie napisali, że ale zawyżyłaś poprzeczkę. Rozumiem, że w porównaniu do tych innych materiałów, którzy oni dostali od innych osób, to jakby
Domyślam się, mój film był najlepszy, albo dużo lepszy od innych. No i suma summarum, oni zdecydowali się nie emitować tego filmu, ale mnie o tym nie poinformowali. Tylko po prostu zapadła taka cisza. I taka niesmaczna się zrobiła atmosfera i w którymś momencie niedźwiedź tam nie wytrzymał i skomentował. I powiem wam szczerze, że oni postraszyli nas sądem. Tak więc po prostu w ogóle to pogalopowało w niewłaściwą stronę. Ja nie będę tutaj mówić nazwy tych podróżników, bo po prostu pal 6. Ale tak się nie robi, no naprawdę, po prostu trochę dyplomacji, trochę po prostu kultury, no i tak. Więc powiem szczerze, że jak mi ktoś mówi, że powinniśmy napisać o taki kolejny kanał, gdzie my uważam świetnie byśmy po prostu pasowali, Terenwizja. Ja nie wiem, dlaczego oni z nami nie chcą zrobić jakiegoś filmu. Nie wiem, jak wielkim zagrożeniem jesteśmy dla nich. Nie mam zielonego pojęcia, ale po prostu tam jest mur. Wielki mur. No i trudno. No, a szkoda, bo moim zdaniem to działa dla obu stron. Tak jak właśnie mieliśmy świetny przykład z Tomkiem. Tak więc może gdzieś te kolaboracje będziemy mieć, ale jakoś nie jest nam dane, żeby było łatwo. Musi być trudno, ale nic to. Pcham do przodu. Kolejną kwestią jest motywacja. Czasem się po prostu nie będzie chciało, ale to tak jak zrobieniem wszystkiego w życiu, wydaje mi się. Nawet najlepsza w życiu praca potrafi się w pewnym czasie uprzykrzyć. I wiecie, jeżeli lubicie jeść zupę pomidorową, to w którymś momencie może wam sprzytnąć. Dobrze. To tyle z mojej karteczki. I została mi ostatnia karteczka, gdzie tutaj w sposób bardzo zorganizowany napisałam moje dobre rady. Cóż mogę wam poradzić, tak żeby wam było łatwiej, żeby wasz kanał i wasze filmy klikały się lepiej. Po pierwsze, dobrze się przygotuj. Zanim zaczniesz prowadzić kanał, albo jak już go prowadzisz, ale nie idzie ci dobrze, pooglądaj. Oglądaj konkurencję, a także inne kanały, może niezbieżne z tobą, takie dobre i te najgorsze. I porównaj, co oni robią dobrze, co oni robią źle, co możesz robić inaczej. Analizuj każdy swój film. Jeżeli wstawisz, analizuj. To jest bardzo ważne. Dużo z tego wywnioskujesz. Regularność. Dbaj o to, żeby filmy pojawiały się regularne. Nie rzucaj się z motyką na słońce. Jeżeli chcesz robić 3 filmy w tygodniu, zacznij od 2. Taka moja rada. Lepiej małymi krokami i zwiększyć, niż odwrotnie. Poświęć wystarczająco dużo czasu na wymyślanie tytułów, zrobienie dobrej ikonki, zrobienie dobrego opisu, bo to wszystko ma znaczenie. Nawet ma znaczenie opis do playlisty. Ja też kiedyś nie wiedziałam. Wydawało mi się, że po prostu ważne, żeby te playlisty były, żeby to było takie po prostu jakieś zorganizowane. Wszystko ma znaczenie. Nawet opis w playliście. Więc trzeba się przyłożyć. Reaguj i zmieniaj, jeżeli coś jest nie tak, popraw to, co się da. Sugerowałabym nawet usunięcie najsłabiej klikających się filmów. Na moim kanale jest to trudne, bo jakby przedstawiam podróż i naszą historię podróży, więc nie bardzo chcę usuwać te filmy, które klikają się słabo. Ale jeżeli ktoś prowadzi kanał o gotowaniu, znowu tutaj ten przykład, czy majsterkowaniu,
to właściwie tam nie ma znaczenia, jeżeli wyrzucimy zupę pomidorową i zostawimy ogórkową, bo ta klika się lepiej. Wtedy nasze kolejne filmy mają większą szansę na lepszą klikalność. Algorytmy YouTube działają w ten sposób, że one promują kanały, na których jest dużo dobrych filmów. Jeżeli na Twoim kanale jest dużo słabych filmów, a jeden, może dwa lub trzy super fantastyczne filmy, YouTube nie będzie promował Waszego kanału. Warto się w takim razie zastanowić, czy nie pousuwać te słabo klikające się filmy i zostawić tylko te najlepsze. Jeszcze jeden punkt. Jest. Nie poddamy się. Taka jest moja ostateczna rada. Bądź konsekwentny, nadawaj regularnie, analizuj, poprawiaj i pchaj do przodu. Zgasło światło. W takim razie to chyba sygnał, że powinnam zakończyć ten kanał. Bardzo proszę, jeżeli ten film był dla Was przydatny, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i jeżeli ten film był dla Was przydatny, to możecie także postawić mi herbatę albo zostać naszym stałym patronem. Linki w opisie filmu. Do następnego. No i miało być o prowadzeniu kanału, a będzie o układaniu włosów. I jest jeszcze, muszę popracować nad swoim głosem, odzyskać głębię głosu. Może trzeba się napić. Ja tu sobie nagrywam, a tu niedźwiedź wyciągnął nogi. Jeszcze za wcześnie. Nie wyciągaj nóg. Jeszcze trochę musisz się pomęczyć. Zabieraj te nogi. Nie.